Halo, halo. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie już odbywa się w sposób prawidłowy. Takie są uroki ustawiania live'ów, że zawsze jest ryzyko, że coś tutaj technologicznie nam nie zagra. Natomiast łączę z Państwem po raz kolejny, mam przyjemność. Porozmawiamy sobie o umowach. Tylko jeszcze sekundkę poproszę, abym miał potwierdzenie, że słychać, widać, po to, żebyśmy wiedzieli, że nie mówię niejako na darmo do Państwa. I że wiedza, którą chciałbym się z Państwem dzisiaj podzielić, będzie po prostu pożyteczna i przede wszystkim słyszalna. Nawet już nie aż tak kluczowym dla mnie osobiście i ambicjonalnie jest temat tego, żeby było mnie widać, choć oczywiście byłoby miło. Nie będę w każdym razie Państwu tutaj nic pokazywał, żadnych slajdów, udostępniał ekranu. Będę po prostu mówił, więc jeszcze bardziej istotne jest, żebyście Państwo mnie słyszeli i żebyście mieli możliwość ewentualnie zadawania pytań, jeżeli taka będzie Wasza wola, na które ja będę starał się naturalnie odpowiadać, opierając się na swojej wiedzy w tym zakresie, o którym dzisiaj rozmawiamy, a rozmawiać będziemy o tym, na co zwrócić uwagę, czemu przyjrzeć się w momencie, gdy nawiązujecie Państwo umowę sprowadzającą się do tego, że wynajmujecie mieszkanie. Jeżeli to jesteście po tej stronie, po której jesteście właścicielem mieszkania i chcecie je wynająć komuś w tym znaczeniu, że znaleźć najemcę, to przyznam wprost, że mniej dzisiejsze to nasze spotkanie będzie nas może bezpośrednio dotyczyło. Bardziej najprawdopodobniej pożyteczne będzie to spotkanie dla osób, które spośród Państwa są osobami rozglądającymi się. Też dlatego wybraliśmy trochę taki termin z Nowym Rokiem, gdy wiele osób podejmuje jakieś postanowienia noworoczne, gdy zastanawia się nad tym, czy ewentualnie nie przeprowadzić się, może wskutek rozmów z rodziną przy wigilijnym stole dochodzi do jakichś tego typu wniosków, że warto by było się nad czymś takim zastanowić. Więc bardziej kierujemy nasze dzisiejsze spotkanie do tych spośród Państwa, którzy to chcieliby być najemcami mieszkań, no oczywiście również analogicznie domów, innych nieruchomości, ale przede wszystkim naturalnie chodzi tutaj o najemców mieszkań, którzy no, są stroną jakby słabszą w tej relacji, w ustalaniu tego, co pomiędzy stronami umowy z najmującym i najemcą może nastąpić. Najemca jest w pozycji dużo słabszej, negocjacyjnej. Jest też osobą, która nie zajmuje się tym pewnie jakby zawodowo, może akurat rozpoczął swoją drogę po raz pierwszy i tak dalej. W przeciwieństwie do niejednokrotnie osób wynajmujących, które często, gęsto robią coś takiego niejednokrotnie w sposób masowy, niejednokrotnie taka umowa nie jest ich umową pierwszą, którą w ten sposób nawiązali i niejednokrotnie takich nieruchomości, które wynajmują, te osoby również posiadają więcej, więc no, zwracam Państwa uwagę na to, że tutaj pozycja negocjacyjna, jeśli można użyć takiego słowa, osoby, która ta osoba jest najemcą, jest pozycją znacznie słabszą i może się tutaj okazać, że będzie to wzbudzać pewien niepokój i z tego też powodu właśnie chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli o tym, że no, możecie zwrócić się do nas, do organizatorów tego live'a. Ja tutaj postaram się podzielić z Państwem taką wiedzą skumulowaną w tym zakresie, odpowiadać na ewentualne Państwa pytania, jeśli się jakieś pojawią, bo wiem z doświadczenia, że też nie zawsze się pojawiają, bo czasami temat jest obcykany, że tak powiem, w całości na podstawie naszych opracowań. Jeśli te pytania będą się pojawiać, no to oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji również po prostu w punktach, w których można nas spotkać i bardzo chętnie również Państwu będziemy pomagać. Jak Państwo pewnie wiecie, ale na wszelki wypadek to powiem, no tutaj taki cykl nasz umowowy będzie miał miejsce i w jego toku porozmawiamy sobie o tych umowach, które Państwo zapewne najczęściej w praktyce macie okazję zawierać. I o tym, co w tego typu umowach, jakie są pułapki, o jakich zapisach pomyśleć, na co zwrócić uwagę, na co być gotowym. Widzę, proszę Państwa, że to już jest chyba czas, żeby przejść do części, że tak powiem, merytorycznej. Grupa się zebrała, możemy już kontynuować wspólnie i mam nadzieję, że to, co Państwu powiem w tej chwili, będzie po prostu wiedzą dla Was przydatną i pożyteczną. Przystąpmy zatem do rzeczywiście tej merytorycznej części i porozmawiamy sobie przez najbliższe 20 parę minut o tym, na czym się nie potknąć, jeśli mogę to tak nazwać, w momencie, gdy nawiązujecie Państwo umowę dotyczącą tego, że będziecie najemcą jakiejś nieruchomości. To może być oczywiście mieszkanie, chociaż przyznać trzeba tutaj i zauważyć, że na przykład w praktyce coraz częściej są to umowy dotyczące, powiedzmy, wynajmu garażu, miejsca postojowego i tak dalej.
ale skupmy się na mieszkaniu, bo to jest też najbardziej interesujące dla tych z Państwa, którzy na przykład są studentami, dla tych z Państwa, którzy po prostu właśnie wraz z Nowym Rokiem się przeprowadzają. Być może zaingerował tutaj temat tak zwanego Polskiego Ładu, więc dużo, dużo nowych życiowych decyzji przed Państwem wraz z Nowym Rokiem. Pomyślmy o tym, jak spowodować, żeby decyzje te nie były powodem smutku i żalu za jakiś czas, tylko żebyście byli Państwo pewni, że od strony akurat prawnej zadbaliście o to, żeby wiążąca Was z wynajmującą umowa jako najemca była w porządku. No więc po pierwsze, rzecz, na którą wcale wbrew pozorom z naszego doświadczenia nie zwraca się aż tak uważnie uwagi, a mianowicie pewność, zweryfikowanie, przypilnowanie, jeśli mogę to tak nazwać, tego, czy rzeczywiście osoba, z którą podpisujemy ewentualnie umowę, ma jakieś prawo do tego mieszkania. Może to być wynikiem jakiegoś nieporozumienia. Na przykład zdarza się, że mieszkanie należy do pani Beaty, podczas gdy podpisujecie Państwo umowę z panem Mariuszem, jej partnerem, ale na przykład jeśli ci Państwo nie są małżeństwem, nie mają jakiejś wspólności, albo nawet jeśli są małżeństwem, da się to też brać pod uwagę, że to mieszkanie należy tylko do jednego z małżonków, trzeba zweryfikować, czy podpisujemy umowę z kimś, kto rzeczywiście jest właścicielem tego mieszkania lub jest jakoś tam do tej umowy umocowany. Jakże to należy zrobić? No proszę Państwa, warto byłoby, o ile mieszkanie dysponuje na przykład księgą wieczystą, posiada tak zwaną księgę wieczystą, czyli miejsce, w którym można zobaczyć, czy dana nieruchomość właśnie, wszystkie prawa z nią powiązane, to jest na stronie internetowej elektroniczne księgi wieczyste. Potrzebny jest Państwu numer tej księgi i przy pomocy tego numeru można tam zajrzeć, czy to mieszkanie na przykład nie jest obciążone hipoteką, czyli czy bank tutaj nie ma za wiele do gadania, czy tam nie ma jakichś tak zwanych służebności, jakiś szerszy opis tego mieszkania, jakichś jego ewentualnych obciążeń, ale z punktu widzenia nas, jako tutaj tych, którzy stajemy po stronie tego, że chcielibyśmy to mieszkanie po prostu wynająć i zostać jego najemcami, najbardziej kluczowa jest zawartość tak zwanej drugiej księgi, czyli tej, nie w której znajduje się opis nieruchomości, nie tej, w której jest mowa o służebnościach czy hipotekach, natomiast to jest ta, w której mowa jest o właścicielach. Jest tam historia właścicieli, ale to Państwa raczej w tym kontekście dotyczyć nie będzie. Bardziej istotne i pożyteczne będzie natomiast zorientowanie się, czy rzeczywiście jest tutaj ta osoba właścicielem, o którą nam w pierwotnej wersji chodzi. Czyli nie, czy nie dochodzi do sytuacji, w której mieszkanie wynajmujemy od kogoś, podpisujemy umowę z kimś, kto jednak nie ma podstaw prawnych do tego, żeby podejmować w tym zakresie jakieś wiążące dla nas decyzje. No przed tym Państwa zdecydowanie chciałbym przestrzec, że taka sytuacja jest tutaj niekorzystna, nazywając to wprost, nie chcieliby Państwo mieć takiego kłopotu, że potem pojawi się ktoś, kto w istocie, w rzeczywistości jest właścicielem tego mieszkania, tej nieruchomości i mówi, że on sobie nie przypomina, żeby jakiekolwiek takie tutaj relacje nawiązywał i jest mu bardzo przykro, ale muszą się Państwo wynosić, mówiąc to brzydko i wprost. I ta osoba wówczas, to oczywiście może być przypadek, ale może też być to nie przypadek i być absolutnie w jakiś sposób zaplanowane, jakkolwiek to cynicznie nie zabrzmi, przez tych, którzy za ten wynajem odpowiadają, że jedna osoba nieumocowana, tak my prawnicy na to mówimy, osoba nieumocowana daje to uprawnienie, daje niejako możliwość wynajmowania tego mieszkania, a następnie kończy się to tym, że jednak jest nieskuteczne absolutnie. Niech Państwo sprawdzą zatem na przykład w księdze wieczystej, czy osoba, z którą podpisują Państwo umowę i jest stroną i twierdzi, że jakby ma prawa do tego mieszkania, w istocie je ma. Jeśli nie jest to bezpośrednio ta osoba, która na przykład z tej księgi wieczystej wynika, albo na przykład dysponuje, nie wiem, aktem notarialnym, z którego wynika fakt posiadania przez nią takich, nazwijmy to, właścicielskich uprawnień, natomiast twierdzi ta osoba, że dysponuje jakimś umocowaniem innego typu od tej osoby bezpośrednio będącej właścicielem, czyli na przykład pełnomocnictwem, albo bycie, nie wiem, członkiem rodziny, albo coś takiego, no to już okej, ale nadal ten dokument by się przydał. Innymi słowy, jeżeli ktoś z Państwa na przykład nawiązuje umowę i właścicielem mieszkania jest na przykład pani Grażyna, ale wysługuje się w tym kontekście wsparciem syna i to syn bezpośrednio z Państwem rozmawia, podpisuje tę umowę i tak dalej, no to tutaj warto by było mieć jakieś pełnomocnictwo po prostu ze strony pani Grażyny na jej syna, nie wiem, Marcina,
z którego wynika, że ta osoba w istocie będzie w stanie w jakiś sposób Państwu być stroną, tak? No z tego niejako wynika od razu, może tutaj warto poruszyć, bo myślę, że temat właścicielski, żeśmy sobie tutaj omówili, z tego niejako wynika temat bezpośredniego kontaktu, czyli kto jest osobą kontaktową w przypadku jakiejś sytuacji awaryjnych. Proszę Państwa, sytuacji awaryjnych nie brakuje. My tutaj ze swojego doświadczenia działania właśnie owumowego i nie tylko wiemy, że szalenie często jest ryzyko, że coś jednak się wydarzy i na przykład może się okazać, że w mieszkaniu kogoś nie ma, a trzeba wpuścić strażaków, ponieważ jest wyciek gazu w całym bloku i trzeba zidentyfikować źródło, tak? Wyczuł ktoś zapach gazu i trzeba zidentyfikować źródło. Jest to może taka sytuacja, że jest pożar i że strażacy muszą bez konsultacji wyważyć drzwi i wejść, ale no jednak trzeba ich wpuścić i jest to stosunkowo pilne. Albo sytuacja, w której zalewane jest mieszkanie od dołu, albo sytuacja, w której przykładowo zepsuły się drzwi. To akurat sytuacja, którą mogę Państwu z własnego doświadczenia powiedzieć, to znaczy, gdy kiedyś wynajmowałem mieszkanie, już lata temu, uszkodzone były w jakiś sposób drzwi, to znaczy trzeba było w specyficzny sposób umiejętnie otwierać zamek wejściowy. No i stało się to, co stać się musiało, jak to się mówi, czyli ostatecznie ten patent okazał się absolutnie już nieskuteczny i te drzwi się po prostu nie dały otworzyć i ja potrzebowałem wówczas jakiejś formy zgody właścicielki, która to mieszkała za granicą na co dzień, na to, żeby te drzwi przy pomocy jakiegoś ślusarza, no krótko mówiąc, uszkodzić i znaleźć nowy zamek. Na szczęście wówczas moje prawnicze, że tak powiem, zapędy przydały się nie po raz pierwszy i ostatni zresztą w moim życiu i okazało się, że mamy kontakt do osoby, która w tym momencie natychmiast jest w stanie podjąć tę decyzję, czyli do jej ojca. Zadzwoniliśmy do niego, on powiedział, no tak, jeżeli sytuacja wygląda tak, no to okej. Zaakceptował nasz ruch sprowadzający się do tego, że właśnie rozpoczęliśmy, no nazywając rzecz wprost, rozwalanie tych drzwi, ale nie o to tu chodzi, bym Państwu jakoś w szczegółach opowiadał historię rozwalania drzwi do mojego ówczesnego, wcześniej wynajmowanego przeze mnie mieszkania, tylko żebyście zdawali sobie z Państwa sprawę, jak dużym ratunkiem, wsparciem w tym momencie, w tym kontekście był dla mnie fakt, że faktycznie miałem do kogo się odezwać w tych pilnych okolicznościach i właśnie ta osoba kontaktowa, decyzyjna wręcz, jest tutaj szalenie pożyteczna nie tylko w sytuacjach nagłych, bo może się okazać, że na przykład chcielibyśmy tutaj dokonać jakiejś renegocjacji warunków drobniejszej. Może chcielibyśmy, może oczekujemy, że wstawi się nam jakąś szafkę. Może chcemy samodzielnie wstawić tę szafkę, ale wymaga to na przykład przykręcenia śrubek czy wbicia gwoździ w ścianę, a więc akceptacji już ze strony osoby będącej, dokładnie rzecz biorąc, właścicielem lub też właśnie jakiegoś jej na miejscu znajdującego się przedstawiciela. Tak? Właściciel, przedstawiciel, pełnomocnik, znał jak znał. Chodzi o to, żebyście Państwo mieli pewność, że ktoś jest tą osobą kontaktową, tą osobą odpowiedzialną, z którą będziecie w razie co rozmawiać i decydować, że dane kroki powinny nastąpić. I to również w razie ewentualnego konfliktu winno się w tej umowie znaleźć dla po prostu Waszego dobra i bezpieczeństwa i wygody, żeby potem nikt nie był w stanie Państwu zarzucić tego, że ewentualnie odpłukać stało się tak, że Wyście podjęli jakąś decyzję bez konsultacji, samodzielnie i teraz koszty, nazywając to brzydko, odkręcenia tej decyzji spadać będą niestety na Was. Więc to proszę, żebyście Państwo mieli gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, że nie jest to tak jednoznaczne, proste, pozytywne, jak mogłoby się wydać. Oczywiście ja tutaj też biorę poprawkę na to, że niejednokrotnie relacje z osobą, od której się wynajmuję, są fajne, sympatyczne, bieżące i tak dalej. Nie zawsze to po pierwsze, a po drugie, nawet jeśli są fajne, sympatyczne, bieżące, to lepiej byłoby dysponować jakąś drogą, z której to wynika, że w razie co, w razie potrzeby, jesteście w stanie Państwo podejmować decyzję samodzielnie, interwencyjnie, w sposób nagły, pilny, zwał jak zwał. Więc te dwie rzeczy niejako z siebie trochę pomału wynikające, czyli kto jest właścicielem mieszkania, kto jest jego pełnomocnikiem, kto jest osobą na miejscu w trakcie trwania już tej relacji wynajmu, kto jest jego, powiedzmy, pełnomocnikiem, osobą, od której można oczekiwać, że podejmie jakąś decyzję w sposób właściwie natychmiastowy. Następnie bardzo istotny i no powiemy to wprost, proszę Państwa, bardzo konfliktogenny
punkt pod tytułem struktura, skład, co jest w mieszkaniu, czym jest mieszkanie, co jest w mieszkaniu, na czym ono, jeśli mogę tak użyć takiego sformułowania, polega, na czym polega obiekt, opis obiektu, który jest wynajmowany. I tutaj już Państwu mówię, z czego wynikają te liczne kontrowersje, błędy, nieporozumienia, z tego, że na etapie umowy traktuje się ten punkt, jak to się mówi, po macoszemu. To znaczy, no, wchodzą Państwo do mieszkania, decydują się rozpocząć bycie jego najemcą, no i wychodzą obie strony z założenia, no, mieszkanie, ściany, tak? Jak to się mówi, koń jaki jest, każdy widzi. Nie ma tutaj pola do może jakichś drastycznych w tym kontekście opisów. I to jest duży, duży błąd, bo ostatecznie możecie się Państwo zdziwić, że w momencie, gdyby jednak relacja z osobą, od której wynajmujecie, stała się relacją trudniejszą, nieco bardziej konfliktową, z jakichś tam powodów, ale to już nieważne, może się okazać, że za problemem Waszym ten brak stanie się precyzyjnego opisania, cóż właściwie mieszkanie się znajduje, ze względu na bardzo prostą rzecz, na fakt, że nie będziecie w stanie tutaj dysponować, jeśli mogę to tak nazwać, uzasadnieniem prawnie spisanym, umocowaniem faktu tego, iż rzeczywiście ktoś przed Wami to rozpisał i doszło do sytuacji, w której wiecie jakby co w skład mieszkania wchodzi. Żeby nie było takiej po prostu sytuacji, że na przykład kończycie Państwo już te relacje, konflikt jednak nastąpił, nie jakiś duży, ale jednak wystarczający, tak to określmy. No i wówczas mamy do czynienia z sytuacją, w której Państwo będziecie musieli jakby tłumaczyć się z tego, że a gdzie jest fotel, a gdzie się podział fotel, a dlaczego w tym momencie porysowane są te drzwi wejściowe, a dlaczego są ślady pazurów kota na kanapie, tak? I Państwo mówicie, no ale myśmy nigdy nie mieli kota w tym mieszkaniu, to już tak było jak przyszliśmy. Tak, no tutaj nie jesteśmy tego tacy pewni, nie przypominamy sobie, mówi właściciel, żeby na etapie oceniania stanu warunków i warunków jakości, że tak powiem, mieszkania, w momencie nawiązywania tej relacji było to powiedziane. Macie nam dać fotel, bo tutaj był fotel. Państwo na przykład zaczniecie twierdzić, że fotela żadnego nie było, no i ciężko jest tutaj w tym momencie udowodnić, że ten fotel w istocie, jeśli mogę użyć takiego słowa, zaistniał. Więc tutaj chcielibyśmy Państwa niejako uprzedzić przed tym. Ja oczywiście tutaj przykład z fotelem sprowadzam niejako do ekstremum, tak? Ale chcielibyśmy tutaj dopilnować tego, żeby Państwo nie mieli tego kłopotu, jakim potencjalnie jest fakt, że strony inne zdanie miały, inne podejście, inne rozumienie do tego, co w mieszkaniu się znajduje. Czy na przykład, jeśli jesteście Państwo umówieni, tak miał mój kolega jeszcze w czasach studenckich, że tańszy będzie czynsz na początku, ale ta osoba odmaluje to mieszkanie. No i czy tutaj to odmalowanie podlega jakimś warunkom, negocjacjom, na jakich zasadach się to odbywa, to są właśnie takie tematy, wcale nie banalne, nad którymi trzeba się pochylić. I bardzo serdecznie chcielibyśmy tutaj, ja i koledzy, koleżanki, przestrzec Państwa przed podejściem takim, że no, tam mieszkanie, wiadomo, przecież jest półka i są książki, a potem może się okazać, że jedna strona po 3 latach pamięta, że na tej półce były 4 książki, a druga pamięta, że były 24 książki i zaczyna się robić nieprzyjemnie, bo gdzie się podziało tych 20? Któraś ze stron oczywiście pamięta źle, któraś ze stron oczywiście być może nawet, mówiąc wprost, no kłamie, tak? Ale nie o to tu chodzi, żebyśmy zastanawiali się po 3 latach, kto pamięta źle albo kto kłamie, udowadniali to sobie i tak dalej, skoro możemy mieć stan mieszkania spisany już od, powiedzmy, wejścia. A więc no co najmniej oczekiwalibyśmy tu od Państwa i sugerowali, żeby pojawiły się zapisy takie jak duże jest mieszkanie, z ilu składa się pomieszczeń, jeśli są jakieś meble, to jakie, czy jest kuchenka, lodówka i tak dalej. Czy nawet jest sedes, mówiąc wprost, no bo zdarza się, że sedesu nie ma, albo że ktoś odchodząc go wymontowuje. Czy kuchnia jest w lepszym, gorszym stanie, czy łazienka jest na etapie, że jest sedes, czy też jest na etapie, że rzeczywiście jest ozdobnie, kafelkowo i tak dalej. Takie rzeczy tutaj warto, żeby się pojawiły co najmniej, a najlepiej, żeby pojawiły się, no może nie spisana każda książka co do tytułu, tak jak w tym przykładzie przed chwilą przytaczałem o książkach, ale żeby jednak nie zabrakło takiej informacji o tym, w jakim trybie, w jakim sposób, jaką metodą powodujemy, doprowadzamy do tego, żeby potencjalnie jednak ta
ta sytuacja była jednoznaczna, więc tutaj niech Państwo też kolejny punkcik do naszej listy. Zdają sobie sprawę z tego, jak konfliktogennym po prostu aspektem jest też to. I również to taki punkcik w punkciku, myślę, że można go wybrać jako kolejny. Niech Państwo zdają sobie sprawę, bardzo prosimy i nalegamy, jak istotne i również konfliktogenne jest to, czy że zabrakło opisania, co do mieszkania, jak to się mówi, przynależy. Czyli czy na przykład nie jest tak, że do mieszkania należy się jakaś komórka na schodach, no ale należy się, nie należy, klucz, kto komu da klucz, na jakich warunkach, no mogłoby tutaj być różnie. Czy do mieszkania należy piwnica? Bardzo często należy, ale lepiej byłoby to zapisać, żeby się nie zdziwić, że Państwo spodziewacie się, że zostaniecie najemcami mieszkania, będziecie sobie mogli w nim mieszkać i choinkowe bombki trzymać przez rok w piwnicy, a nie macie tej możliwości, ponieważ właściciel w tej piwnicy urządził sobie studio nagrań i śpiewa piosenki, albo przetrzymuje swoje słoiki z przetworami i absolutnie nie pamiętał i nigdy nie zamierzał z Państwem mieć takiej relacji, w której to Wy będziecie do tej piwnicy również jakiś dostęp posiadali. Więc tutaj piwnica, komórki, garaż, też tutaj z własnego doświadczenia, co prawda nie jest ze stowarzyszenia, tylko pobocznego, mogę Państwu powiedzieć, że widywałem sytuację, w której właśnie przekonana jedna strona była, że należy się jej w ramach tej umowy garaż, no bo jest częścią nieruchomości, powiedzmy tak, czy też miejsce stojowe, a potem okazywało się, że ten, od kogo lokal był wynajmowany, zupełnie inny pomysł miał na to, jak będzie wykorzystywał ten garaż i okazywało się, że zdecydowanie nie jest to pomysł sprowadzający się do tego, że odda go również do dostępu osobie najemcy. Następny temat, konflikty w zakresie tego, na jakich okolicznościach, na jakich warunkach używane może być mieszkanie. To znaczy, czy można w nim prowadzić działalność. To jedna z bardziej też konfliktogennych rzeczy, no bo no mówiąc wprost, z punktu widzenia czy też właściciela, czy nawet sąsiadów, współlokatorów i tak dalej, działalność działalności nierówna. To znaczy, jeśli zakładam, może nieskromnie, ale zakładam, że raczej niewiele osób miałoby coś przeciwko temu, żebym prowadził działalność swoją prawniczą w mieszkaniu, jeżeli je od nich wynajmuję. Być może bardziej by się to nie podobało im, jeśli już by to oznaczało, że wpuszczam tam klientów na klatkę, obcych ludzi i tak dalej, prawda? No ale tym bardziej myślę, że by im się to nie podobało, gdyby moja działalność to był pub i oznacza to mnóstwo obcych ludzi, również troszkę podchmielonych, jak to się ładnie mówi, głośniejszych, może czasem niestety agresywniejszych. Więc działalność nierówna, proszę, działalność to zresztą tylko taki już ekstremalny przykład, ale żeby było jasne, że na jakie cele będzie wynajmowane wspomniane mieszkanie i na jakich warunkach. No i tutaj no jeden z bardziej potocznych i banalnych, ale również skutecznych zapisów w tym kontekście jest po prostu powiedzenie na cele mieszkaniowe i tyle. Dzięki tym wspomnianym celom mieszkaniowym mamy temat załatwiony i z głowy i może się okazać, że jeśli tylko to zamierzacie Państwo w istocie tam robić, no to jest po prostu po problemie. Ale jest też temat drugi. Nie wszystkim się podoba, że na przykład ktoś sprowadza inne osoby, albo że ma zwierzęta, albo że prowadzi w tym kontekście jakąś formę podnajmu. Więc tutaj zachęcamy, żebyście Państwo po prostu też zdawali sobie sprawę, że w ramach tych celi może się okazać, że lepiej na początku rozpisać sobie porządnie, kto za co tutaj odpowiada, kto czym się będzie zajmował, czy ma to w tym kontekście jakiś sens, czy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu absolutnie jest to bez sensów i dochodzi do sytuacji, w której nikt nie, w której zabraknie tego porozumienia, bo ostatecznie mamy po prostu inne wizje, a mieliśmy od początku, tylko zabrakło doprecyzowania ich w umowie. To też jest temat szerszy, że bardzo często jest tak, że dobrze skonstruowana, dobrze przemyślana, ale nawet nie w takim znaczeniu stricte prawniczych, mądrych słówek, tylko przemyślana w trybie, w którym obie strony wiedzą, czego chcą i wiedzą, gdzie muszą coś sprecyzować, dogadać. Umowa ratuje przed konfliktem, który nastąpiłby później, bo to rozumienie w tym kontekście było jednak inne, różne i tak dalej. Tak? Następny aspekt również, no nie oszukujmy się, konfliktogenny, jak to zwykle bywa z tym akurat aspektem szalenie, lecz konfliktogenny, a mianowicie pieniądze. Zacznijmy może od
kaucji, a potem pomówimy o czynszu, opłatach i tak dalej. Kaucja, wysokość kaucji, żeby była jasna. Zwyczajowo jest to niejednokrotnie po prostu jeden jakby dodatkowy czynsz, tak? Ale to zwyczajowo i wcale koniecznie tak być nie musi, bo być może na przykład właściciel mieszkania ocenia je albo jego zawartość jako cenniejsze. Co dzieje się z tą kaucją? Kiedy jest spłacana? No my tutaj rekomendujemy, żeby na początku, ale może nawet bardziej istotne nie to jest, kiedy jest spłacana, tylko kiedy jest wypłacana. Spotykaliśmy się z takimi konstrukcjami na przykład, w których ta kaucja była oddawana po, nie wiem, pół roku dopiero od momentu rozstania się stron, a co więcej, była wówczas wypłacana i dopiero wtedy się zaczynało okazywać, czy nie ma woli jakichś potrąceń z niej dokonywania właściciel mieszkania. No bo tutaj oczywiście intencją kaucji jest to, że jeśli ktoś tam nie zapłaci albo coś uszkodzi, no to z niej będzie to pokrywane, to pewnie Państwu jest wiadome. Natomiast no proszę sobie wyobrazić sytuację, Państwo nie jesteście w mieszkaniu od stycznia i na wysokości czerwca przybywa na białym koniu właściciel i mówi, że no dobra, no to rozliczmy, jak tam to mieszkanie się ma. Oj, tutaj jest gnilizna straszna, to Wasza wina. A Wy wiecie przecież, że w tym mieszkaniu od lutego do maja nikt nie grzał i w sumie gnilizna nie jest Waszą winą, ale no niestety zaczyna się, nie mówię, że nie macie racji, ale zaczyna się konieczność tłumaczenia, więc lepiej byłoby mieć tę pewność, że ta kaucja w miarę możliwości odzyskiwana będzie w jakiś tam sposób natychmiastowy, tak? Nie mówię, że wprost natychmiastowy z dnia na dzień, tak? Ale że nie będzie takiej tutaj konfliktogennej sytuacji. Następne są opłaty, po prostu czynsz, powiedzmy, a opłaty potraktujemy jako coś, co nie jest czynszem w tym tutaj definiowaniu przeze mnie tu i teraz. Więc czynsz to jest ta kwota, którą otrzymywać ma osoba, od której Państwo wynajmują. No jasna sprawa. Czy jest płacony co miesiąc? Pewnie tak, ale już różnie też z tym bywa. W każdym razie płacony co miesiąc, zapewne z góry, no bo niechętnie się skusi na coś takiego właściciel, żeby był płacony dopiero po zakończeniu okresu wynajmu, bo musiałby mieć większe kłopoty z windykacją. Gdzie płacony? Czy do rąk? Czy na konto? Czy w jakim terminie? Co ewentualnie, jeśli ten zostanie jakoś tam przeskoczony? Czy nie okaże się, że natychmiast umowa się kończy, prawie że z dnia na dzień? Czy nie będziemy tu obciążani jakimiś dodatkowymi kwotami, na które być może wydawało nam się, że się nie umawialiśmy, a okaże się, że się jednak umawialiśmy. Więc tutaj terminy płatności czynszu, kwoty czynszu, jakaś jego, to się nazywa po prawniczemu waloryzacja, czyli urynkowienie stawek, nazwijmy to. To znaczy, no nie oszukujmy się, proszę Państwa, pewnie jest Wam to wiadomo, zwłaszcza w ostatnich latach, że kwota na przykład czynszu w wysokości 2000 zł, która była płacona dwa lata temu, to już zupełnie inne warunki w tej chwili są i gdyby miało się kupić za nią tyle samo chleba, no to musi to być po prostu kwota znacznie wyższa i też warunki, na jakich będzie to waloryzowane, czy to będzie waloryzowane obiektywnie, na przykład według danych GUS-u, czy bardziej na oparciu, mówiąc brzydko, widzimisię właściciela, też tutaj mogą być kłopoty. Następny temat to jest właśnie opłaty, ja do tego nieprzypadkowo zastosowałem odróżnienie czynsz i opłaty, czyli opłaty to są pozostałe rzeczy. Czy za prąd płacicie Państwo sami, czy za wodę, czy za internet, czy za gaz, jeśli będzie używane mieszkanie, tak? I tak dalej, żeby się nie okazało, że Państwu się na przykład wydaje, że okazyjne mieszkanie, nieduże tutaj kwoty, ale że drugie tyle ukryte jest na przykład w czynszu do spółdzielni albo w jakichś opłatach dodatkowych. Więc żeby było jasne, co w tych opłatach się mieści, kto je ponosi, w jakim trybie, bo być może będzie ponoszone to w takim trybie, że płaci nadal technicznie rzecz biorąc właściciel, ale Wy będziecie mu to musieli oddawać, a być może właścicielowi będzie właśnie wygodniej na przykład internet przepisać na Was, jeżeli będzie to relacja długofalowa i wówczas to Wy będziecie z kolei technicznie rzecz biorąc robić ten przelew i właściciel umywa ręce i jest mu w sumie to oczywiście wygodniejsze, ale ma też najmniej nad tym mniejszą kontrolę, więc szkoły są dwie, że tak powiem. Tylko żebyście Państwo wiedzieli, że w której szkole jesteśmy i ewentualnie, że obie strony są zgodne co do tego, w której szkole chcą być i na jakich warunkach się to odbywa. Zmierzamy ku końcowi tego mojego wejścia na żywo, proszę Państwa, więc podsumujmy, kto, kiedy, co wynajmuje. To teraz, jak się podsumowuje, wydaje się oczywiście banalne, ale to są te konfliktogenne miejsca. No i oczywiście kwestia funduszy, tak? To znaczy, na jakich warunkach, co się otrzymuje w zamian, gdy jest się właścicielem mieszkania, na jakich warunkach, czy na pewno na takich, jak się spodziewał ten, który to ma dawać, czy opłaty mieszczą się w czynszu, czy to jakoś jest rozbijane, kiedy płatny jest czynsz, jak wygląda temat kaucji. To są te najbardziej, powiedziałbym, bolesne, konfliktogenne punkty.
Na ten moment, proszę Państwa, myślę, że możemy kończyć. Widzę też, że nie macie póki co pytań, więc to póki co wygląda na to, że temat jest dla Was przejrzysty. Gdyby oczywiście jakieś pytania się pojawiały, bardzo chętnie, z przyjemnością odpowiemy na nie i jesteśmy do Państwa dyspozycji i tutaj, i po prostu klasycznie, jak to się mówi, w punktach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie.